profesorze, kompetencje przyszłości. Jakie one będą? Jak się do nich przygotowuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny? Na pewno te kompetencje są związane z nowymi technologiami, tak? Jako uczelnia technologiczna, bo nazywam się Zachodniopomorskim Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, wiadomo, że na tych kompetencjach bazujemy. I oczywiście wiele dyscyplin, wiele jednostek jest związane ściśle z nowymi technologiami. To są wydziały jak Wydział Technologii Inżynierii Chemicznej, Wydział Elektryczny, Inżynierii Mechanicznej Mechatroniki, Wydział Kształtowania Środowiska Rolnictwa. Praktycznie wszystkie 11 naszych wydziałów ma związek z nowymi technologiami i myślę, że te kompetencje przyszłości będą opierały się na społeczeństwach informatycznych i te kompetencje muszą posiadać zarówno wykładowcy, nauczyciele akademicy, jak i również pracownicy administracji, ale też i studenci. Dlatego też przygotowujemy ich do tej przyszłości i staramy się, aby takie kompetencje nowe, które będą związane ze sztuczną też inteligencją, funkcjonowały w tej najbliższej przyszłości. Myślę, że będą bardzo przydatne w ich pracy zawodowej. Teoria czy praktyka? Do czego bardziej uczelnia się skłania? Zdecydowanie w tej chwili jest to tak by podzielone, idzie w kierunku praktyki. Jako uczelnia techniczna jesteśmy zobligowani przedkładać nasze badania naukowe na te zadania aplikacyjne. Czyli tutaj staramy się jak najwięcej zawierać umów, i to z partnerami gospodarczymi, z którymi mamy bardzo dobre kontakty i ostatnio wiele takich umów podpisaliśmy, jak Grupa Azoty, kolejne umowy w ramach Zachodniopomorskiej Doliny Wodorowej. Otworzyliśmy 2 tygodnie temu Akademię Wodorową, gdzie nasi studenci, ale też absolwenci po spełnieniu pewnych warunków będą uzyskiwać nowe kompetencje w technologiach wodorowych. Więc tutaj ten przykład jest bardzo dobry. Poza tym mamy jeszcze wiele innych takich przedsięwzięć współpracy z otoczeniem gospodarczym, gdzie w ramach tak zwanej mapy drogowej tworzymy Centrum Zaawansowanych Materiałów, gdzie będziemy prowadzić zarówno badania aplikacyjne, ale też wprowadzać studentów, prowadzić doktoraty wdrożeniowe, więc przygotowujemy się pełną parą, jesteśmy już przygotowani, bo już my kształcimy w ramach i doktoratów wdrożeniowych, jeżeli chodzi o doktorantów, ale też studentów, którzy bazują na naszych laboratoriach. To nie są tylko dla naukowców, ale również dla młodych ludzi, więc współpraca z gospodarką jest jak najbardziej wskazana w naszym przypadku. Prowadzimy bardzo dużo grantów. W tej chwili ponad 130 milionów złotych zaangażowanych w projektach, gdzie to akurat przypada na stronę naszej uczelni, natomiast wszystkie środki w ramach konsorcjów to są ponad 600 milionów złotych, więc widać wyraźnie, że współpraca z otoczeniem gospodarczym jest bardzo szeroka.